Nowoczesna flota pojazdów, gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest środa, 15 marca, Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Oto skrót najważniejszych informacji. Bolt czy tradycyjna taksówka? Czym bardziej opłaca się jeździć po mieście? Nowy inwestor w Kaliszu, będą kolejne miejsca pracy. Ciężkie maszyny wjechały na osiedle Szczypiorno. Fundacja HOPS organizuje śniadanie wielkanocne. Będzie muzyczna niespodzianka. Zainspirowała młodzież spotkanie z twardzielką Małgorzatą Skrzypczak. A oto szczegóły. Nie tylko tradycyjne taksówki, ale również Bolt i Uber jeździ już po ulicach naszego miasta. Co prawda formalnie już od 2019 roku, jednak dopiero od niedawna widać ich na każdym kroku. Kaliscy taksówkarze zrzeszeni w kilku działających w mieście korporacjach patrzą na przewoźników z aplikacji i nie ukrywają, że ich przewozy to prawdziwa rewolucja. Jak sytuacja wygląda w Kaliszu? Choć Kalisz już w 2019 roku dołączył do grona miast w Polsce, w których dostępna jest aplikacja Bolt, platforma łącząca kierowców z pasażerami, to tak naprawdę dopiero od końca 2022 roku częściej widać go na ulicach. Popularność Bolta jednak odbija się na tradycyjnych taksówkach i ich kierowcach. To nie tylko w Kaliszu, ale też w innych miastach po prostu cierpimy jako uczciwi przedsiębiorcy transportowi z braku klientów, tak? Zaczynamy odbierać tą jednak klientelę. Kontrowersje budzą także stawki opłat proponowane przez Bolta. Opłata startowa dla pasażera wynosi 4 zł, cena za kilometr to 1,30 zł oraz 25 groszy za minutę. Tańsze to nie zawsze znaczy lepszy, prawdaż? Ludzie niektórzy po prostu się boją korzystać z usług, słysząc różne wypadki w innych miastach. U nas to dopiero wchodzi i ludzie są jeszcze tak nieoswojeni z tym, ale myślę, że to jest bardzo negatywne. Biorąc pod uwagę, jakby na przykład musimy legalizować jakiś czas taksometry, te kasy fiskalne, wszystko to są koszty, które się generują, prawda? Nie ma odzwierciedlenia w dochodach. Aby móc zamówić przejazd, należy na smartfonie zainstalować aplikację Bolt. Jeszcze przed potwierdzeniem przejazdu pasażer informowany jest o tym, jaka będzie jego całkowita cena. Może również zobaczyć imię kierowcy, a także markę i numer rejestracyjny samochodu. Wszystkie te dane wraz z dokładną trasą przejazdu zostają zapisane w aplikacji, co wpływa na bezpieczeństwo pasażerów. Niestety jednak Bolt jest także owiany złą sławą. Jest to pokłosie ostatnich kontroli warszawskiej policji, wykryciem sporych nieprawidłowości, a także napaści seksualnych na pasażerki. Po pierwsze, mamy centralę. Przykładowo ktoś tu zostawi w taksówce, dzwoni na centralę, rzeczy są odwożone, nie ma problemu. Ludzie różne rzeczy, no wiadomo, jak w weekendy ludzie wracają do domu, także nieraz to zginie, to w taksówce nikt nie ginie. Były wyniki inspekcji w Warszawie tych transportów, to było przedstawione bodajże ileś pijanych kierowców było w ogóle bez prawa jazdy, bo większość kierowców to są za wschodniej granicy, nie tylko Ukraińcy, ale Białorusini, Gruzini i tak dalej, nie? Oni nie mają żadnych badań technicznych, lekarskich. Trudni są w namierzeniu, bo te auta, co oni mają, to są auta po prostu wypożyczane. Oni płacą za wynajem, a nie mają swoich aut, tak? Mam swoje auta zarejestrowane na siebie, no a oni mają auta po prostu z wynajmu. I ci kierowcy się zmieniają i to jest trudne do namierzenia, po pierwsze.
A po drugie uważam, że ta firma Bolt, ewentualnie Uber, też nie chce za bardzo udostępniać, tak? Bo oni wiedzą, że niektórzy kierowcy nie mają uprawnień. Z tego względu na początku roku około 8 tysięcy kierowców w całej Polsce straciło dostęp do aplikacji. To efekt zmiany polityki firmy, która przyjrzała się bardziej plazie nadużyć. Czy często pani porusza się taksówkami po mieście? Tak, często, nawet wczoraj. I dlaczego pani wybiera taksówki, a na przykład nie Bolta? Bo wolę, pewniejsze. Czy jeździłeś już może Boltem po Kaliszu, jakbyś go ocenił? Nie jeździłem niestety, jeszcze nie używałem. Dobra, a nie miałeś okazji, czy może nie było potrzeby? To znaczy nie jestem z Kalisza, ale jeżeli miałbym potrzebę, to myślę, żebym skorzystał, także nie było jeszcze potrzeby. Osoby wskazywały również, że po mieście wolą poruszać się autobusami KLA, zwłaszcza teraz, gdy przejazdy są darmowe. W ogóle nie korzystam. Dlaczego? Bo nie ma takiej potrzeby. Mhm. Córki mają samochody własne i mam przejazdy darmowe na KLA, także nie korzystam. Niestety nie przytrafiło mi się. A taksówkami takimi klasycznymi? Nie, wolę KLA. Mam bilet taki na wolny przejazd autobusowy, a może ma samochód i podwozi. Nie ma potrzeby. Nie. Przewozy zamawiane przez aplikacje to mimo wszystko poważne zagrożenie dla starej gwardii taksówkarzy. Jak w takim razie wyglądają kursy tradycyjnych taksówek dzisiaj? Kalisz jest bardzo specyficzny pod tym względem. Są takie kursy falowe, godziny, że jest ruch, godziny, że nie ma ruchu. Aczkolwiek, no mówię, zauważamy, że na przykład my stoimy, a oni jeżdżą, tak? Bo poszła taka fama, że to jest taniej, tak? No to ludzie, oni mają rabaty bodajże na pierwsze 3 usługi i to każdy jedzie, o, zapłaciłam 8 zł, tak? No ale pojedzie ktoś następny raz, zapłaci więcej, ale głównie wśród młodych to jest, że taka moda jest na Ubera, że tak powiem. No i jakby Bolt wszedł, teraz w grudniu jeszcze wszedł Uber i myśli pan, że jeszcze będzie gorzej? Wie pani co, trudno mi powiedzieć. Naprawdę, no chyba gorzej to już być nie może. No jak sobie mogło, to by było. Jak sobie pan radzi z tym? No, jakoś się pracuje, no wiadomo. Każda korporacja ma i swoich stałych klientów. I ci raczej stali klienci już korzystają z naszych usług, tak? O nowych taksówkarzy jest coraz trudniej, głównie ze względu na rosnące koszty prowadzenia działalności. Miesięczne opłaty to kilka tysięcy złotych. Tymczasem o klientów nie jest łatwo. Dziś większość z nas ma samochody. Poza tym jeżdżenie taksówką to bardzo niepewny biznes. Dobrymi miesiącami trzeba nadganiać te słabsze, co na dłuższą metę nie każdemu odpowiada. Potentat branży wierteł i zaawansowanych narzędzi przemysłowych wybuduje w Kaliszu nowoczesny zakład serwisowania i regeneracji narzędzi. W strefie inwestycyjnej Dobrzec-Zachód pojawi się niemiecki Göring. O nowym inwestorze w strefie Dobrzec-Zachód poinformował wczoraj prezydent Krystian Kinastowski. Kolejnym inwestorem jest niemiecka firma Guren, jeden ze światowych liderów w produkcji precyzyjnych narzędzi do obróbki skrawaniem. W sąsiedztwie firmy Zetor, Meyer Tool, Lewiat i Panatoni powstanie nowoczesny zakład serwisowania i regeneracji narzędzi, czytamy w komunikacie prezydenta. Guren to międzynarodowy dostawca wierteł, narzędzi do gwintowania, frezowania, rozwiercania. Niemiecka marka ma 70 placówek, 48 filii na całym świecie, a zatrudnia 8 tysięcy pracowników. Kalisz ma do zaoferowania blisko 70 hektarów terenów inwestycyjnych. W ostatnich latach w rejonie inwestorskiej i rozwojowej inwestorzy kupili blisko 20 hektarów terenu pod swoje zakłady produkcyjne i magazyny. Inwestowanie w to miejsce ułatwia rozwój infrastruktury. Samorząd pobudował tam system odprowadzania wody i zbiornik retencyjny. Rozpoczyna się remont ulicy Starowiejskiej na osiedlu Szczypiorno. Ten odcinek już od dawna prosił się o remont, bo dziurawa nawierzchnia sprawiała wiele trudności zarówno pieszym, jak i kierowcom. Modernizacja została podzielona na etapy, w związku z czym czekają nas tam zmiany w organizacji ruchu. Ciężkie maszyny dzisiaj wjechały na osiedle Szczypiorno, a konkretnie na ulicę Starowiejską, gdzie stan tamtejszej drogi już od dawna aż prosił się o remont. Zakres prac będzie polegał przede wszystkim na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów oraz na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej i nowego chodnika. Realizacja robót będzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie prace będą obejmować roboty po lewej stronie ulicy, patrząc od strony ulicy Wrocławskiej w kierunku ulicy Szczypiornickiej.
Prace będą prowadzone naprzemiennie, po lewej, a następnie po prawej stronie ulicy. Na czas robót wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Na ulicy Starowiejskiej od ulicy Szczypiornickiej w kierunku ulicy Wrocławskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Zostanie wyznaczony objazd z ulicy Wrocławskiej do ulicy Starowiejskiej poprzez ulicę Gościnną i ulicę Szczypiornicką. Na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Starowiejskiej zostanie wprowadzony zakaz wjazdu w ulicę Starowiejską. Natomiast na ulicy Szczypiornickiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Ulica Szczypiornicka, patrząc od strony ulicy Starowiejskiej, stanie się drogą bez przejazdu. Zarząd Dróg Miejskich prosi o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. O kolejnych zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować. Kolejny akt bestialstwa w powiecie kaliskim, tym razem w gminie Godziesze Wielkie, interweniowało kaliskie stowarzyszenie Help Animals. Na początku marca przyjechali do zagłodzonej suczki. Jego opiekun przestał ją karmić, bo uwaga, chciał zrobić na złość żonie. Do tej sytuacji doszło na początku marca w Borkowie. Wolontariusze kaliskiego stowarzyszenia Help Animals otrzymali zgłoszenie, że właściciel głodzi suczkę. Niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Jak przekazują, to mniej więcej ta sama okolica, w której wcześniej odebrano psy Charlie i Tinka. Tym razem zagłodzona była suczka, która wabi się Carmen. Z informacji, jakie do nas dotarły, wynikało, że mężczyzna na złość żonie, która odeszła, przestał karmić sunię. Przekazuje kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals. Jak informują nas przedstawiciele stowarzyszenia, pies był odebrany w asyście policji. Właściciel może odpowiedzieć za znęcanie się nad zwierzęciem. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, więc już teraz Fundacja HOPS zapowiada kolejną świąteczną inicjatywę dla wszystkich mieszkańców. 9 kwietnia o godzinie 10 na Plantach odbędzie się śniadanie wielkanocne. Z tej okazji Fundacja przygotowała także dla Kaliszan muzyczną niespodziankę. To już tradycja, że Fundacja HOPS zarówno w święta Bożego Narodzenia, jak i na Wielkanoc organizuje otwarte dla wszystkich spotkania. W tym roku zaprasza na Planty. Tam, na świeżym powietrzu, odbędzie się śniadanie wielkanocne. Ale nie tylko dla samotnych. Mile widziani są wszyscy mieszkańcy Kalisza. W tym roku, jak co roku, śniadanie wielkanocne musi się odbyć, bo przecież są święta, a my chcemy świętować, chcemy być razem z ludźmi. Dzisiaj jesteśmy na Plantach Kaliskich. To jest piękne miejsce. Myślę, że w pięknej aurze i przy pięknej pogodzie zasiądziemy tutaj. Zapraszamy absolutnie wszystkich mieszkańców. Chcemy, żeby to święto zmieniało się w ten sposób, że siadamy razem. To nie jest święto, to nie jest miejsce, gdzie będziemy tylko zapraszać osoby samotne, zagubione, biedne. Chcemy, żebyśmy wszyscy razem byli. To są święta chrześcijańskie. Myślę, że w szczególnie trudnym czasie, bo ciągle jesteśmy w takiej trochę koło myi, żebyśmy to odczarowali, że potrafimy razem usiąść i dać swoją obecność. Wielkie przygotowania już się rozpoczęły. Jak będzie wyglądało tegoroczne śniadanie? Kiedy dzwonią do mnie wolontariusze czy osoby zainteresowane, żeby nas wspierać, za co ogromnie, ogromnie dziękuję za te wszystkie telefony i pytania, moja odpowiedź jest jedna. Potrzebujemy już tylko Ciebie. Potrzebujemy Twojej obecności, bo to jest najważniejsze, to jest najcenniejsze. Będą oczywiście tradycyjne potrawy. Będzie jajeczko, będzie babeczka, będzie żurek, będzie pysznie. Ale to jednak nie powoduje, że święta są świętami, tylko nasza obecność, nasze bycie razem. Już w ubiegłym roku na śniadanie na Podgórzu przybyło wiele osób. W tym roku fundacja przewiduje, że zainteresowanie może być jeszcze większe. Jednak tu nie chodzi o to, by bić rekordy, a aby się zjednoczyć i razem świętować. Potrzebujemy wolontariuszy, bo zadanie jest spore. Spodziewamy się tutaj kilkaset osób. Tak naprawdę przygotowujemy się na 400-500 osób. Spotkanie jest otwarte, no ale gdzieś mamy takie rokowania, takie przewidywania, że tyle osób może być. Poradzimy sobie z każdą cyfrą. Potrzebujemy rąk do pracy. Bardzo dużo pracy jest przed, w trakcie, po, bo to wszystko chcemy posprzątać, te planty zostawić w takim stanie, jak są. Także, kochani, zgłaszajcie się do nas. Potrzebujemy waszych rąk do pracy. Jeśli ktoś chce nas wesprzeć, najlepszą formą jest dedykować nam mały lub większy przelew z dopiskiem śniadanie wielkanocne, ponieważ no to jest taka najprostsza forma. Produkty tym razem robimy tak, że zamawiamy catering, będziemy się tutaj posiłkować w ten sposób. Nie tylko śniadanie, ale również muzyczna niespodzianka. W tym roku podczas śniadania przyjedzie wyjątkowy gość. Teraz mogę powiedzieć, że zapowiedział swoją obecność Markus P. Może ktoś zna, to jest człowiek, który jest w branży disco polo.
napisał dla nas piosenkę i my tą piosenkę tutaj zaśpiewamy. Ja niestety nie jestem tak dobry w śpiewaniu, nie będę jej śpiewał, ale tekst jest taki: dobrze, że jesteś tu, zastawiony dla nas stół i tak dalej, więc dobrze, że jesteście, kochani mieszkańcy Kalisza. Siemaneczko, z tej strony Markus P. Zapraszam bardzo serdecznie na śniadanie wielkanocne. 9 kwiecień, Planty Kaliskie, czyli Kalisz i okolice. Musicie być wszyscy, przychodźcie tu mnie, będę ja, będziemy śpiewać, będą pyszne potrawy, będą wspaniali ludzie, rewelacyjna atmosfera. Brakuje nam tylko jednego. Brakuje nam ciebie. Musisz być. Do zobaczyska. Uczestnicy śniadania otrzymają również świąteczne paczki. Zbiórki artykułów na te właśnie podarunki odbywać się będą w kaliskich marketach. Warto wypatrywać więc wolontariuszy. Jeśli jesteście naszymi wiernymi widzami, to tę panią mieliście okazję już poznać. W minionym tygodniu poznali ją uczniowie Technikum Świętego Józefa w Kaliszu. Poznali i dostali potężną dawkę motywacji i inspiracji do aktywnego, pełnego pasji życia. Z nastolatkami spotkała się Małgorzata Skrzypczak. Kobieta petarda, która pokazuje, że wiek, a nawet choroba nie są przeszkodami, by cieszyć się sportem i spełniać swoje marzenia. Sport podnosi jakość życia. Pod takim hasłem Małgorzata Skrzypczak spotkała się z młodzieżą z Technikum Świętego Józefa. Inicjatorem wydarzenia był nauczyciel tej szkoły, kolega pani Małgorzaty, Jacek Wardęga. A pani Małgorzata również przez całe zawodowe życie związana była z edukacją. Była nauczycielką wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 16 przy ulicy Fabrycznej, więc sport zawsze był obecny w jej życiu, ale było też dużo rodzinnych i domowych obowiązków, dlatego na własne treningi nie było tyle czasu. Dopiero gdy córka i syn dorośli, gdy pojawiło się więcej czasu, wówczas 50-letnia Małgorzata, widząc biegających w okolicy ludzi, postanowiła, że i ona wyjdzie na ścieżkę. Początki, jak to zawsze bywa, do łatwych nie należały. 2 minuty marszu przeglądałam minutą biegu. Po jakimś czasie, po tygodniu, dwóch, te proporcje się odwróciły. Więcej wtedy już biegałam, mniej maszerowałam i tak z czasem doszłam do truchtu. W październiku, bo to był październik 2012 roku, postanowiłam zapisać się na moje pierwsze zawody. Był to bieg Ptolemeusza w Kaliszu i na tym biegu zajęłam 6. miejsce w kategorii biegowej K50. I tak ta biegowa przygoda trwa już 12 rok. W tym czasie Gosia założyła bloga Biegająca Babcia, obecnie ma 3 wnuczki. Wzięła udział w wielu, wielu zawodach, o czym świadczą liczne medale. Wśród nich najcenniejsze dla Małgorzaty są te z korony maratonów. Dlaczego biegam i dlaczego kocham to bieganie? Myślę, że bieganie jest takie ogólnodostępne, tak? Bo tutaj nie trzeba żadnej filozofii, żeby założyć buty, wyjść z domu i pobiegać parę kilometrów. Czyli jest takie łatwe, powiedziałabym. Chociaż nie jest łatwe, jest bieganie boli, o tym wiedzą biegacze doskonale i ja też o tym wiem. Natomiast takie początki truchtu, spokojnego biegu i tak dalej są bardzo przyjemne. Dlatego mówię, bieganie jest łatwe, bo można założyć buty, wyjść z domu i poznać okolice przy okazji. Do biegania Gosia dołożyła pływanie i rower i tak wkręciła się w triatlon. Kiedy zaczynałam triatlon, to jechałam na swojej lance, na zwykłym rowerze takim turystycznym, rekreacyjnym, ponieważ nie miałam specjalistycznego sprzętu i w Szczecinie debiutowałam na lance. I tak rozkręcała się jej forma. Na niemal wszystkich zawodach osiągała swoje wymarzone wyniki. Nikt by się tego nie spodziewał, że w jej organizmie rozwija się rak. Pod koniec 2018 roku usłyszała diagnozę: złośliwy nowotwór piersi. No, kiedy dowiedziałam się o chorobie, to tak tylko szybko wam powiem, 2 tygodnie siedziałam w domu, nieruchomo. Nie wiedziałam, co począć ze swoim życiem, jak się do tego zabrać. Działał mój mąż, on mnie zawiózł do lekarza, do jednego, drugiego, trzeciego. W końcu wylądowałam w klinice w Łodzi i tam podjęłam leczenie. W styczniu rozpoczęłam chemię i po drugiej chemii, była to połowa stycznia, postanowiłam
wrócić do formy i do kondycji, którą miałam przed chorobą. Znowu założyła sportowe buty i najpierw spacerowała, później już żwawiej maszerowała, truchtała, aż w końcu mogła biec. Choć nieraz czuła się fatalnie, to każdego dnia miała cel – wyjść z domu. Dziś jest zdrowa, choć cały czas jest pod kontrolą specjalistów, znowu bierze udział w zawodach i jeszcze bardziej intensywnie realizuje swoje cele i marzenia. W sobotę po raz pierwszy wzięła udział w spływie twardzieli. Jako jedna z trzech kobiet przepłynęła 4 km w wodzie o temperaturze 3 stopni, pokonując dystans od mostu kolejowego w Piwonicach do mety przy Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego. Czuję się bardzo zainspirowany, spotkanie było super, no i myślę, że każdy coś z tego wyniesie. A ty sam uprawiasz jakiś sport? Tak, uprawiam, jeżdżę na rowerze, gram sobie ze znajomymi w jakieś różne gry sportowe, zespołowe, no i ogólnie staram się aktywnie spędzać czas. No i co ten sport tobie daje? Przede wszystkim rozrywkę, no bo jednak lubię jeździć, lubię to robić, ale myślę, że też daje bardzo dużo do kondycji i takiego zdrowego funkcjonowania. O to, by uczniowie mieli jak najlepsze warunki do rozwijania sportowych pasji, dbają władze technikum. Od niedawna mają świetnie wyposażoną, nowoczesną halę gimnastyczną, a są już zaawansowane plany, by powstał tu też mini stadion. Taka motywacja dla młodych ludzi, aby właśnie opuścili te komputery i zaczęli też w jakiś sposób fizycznie działać. Stąd też realizujemy różnego rodzaju projekty, na przykład bieg programisty, tutaj taki przełajowy co roku. Organizujemy turnieje, Dzień Sportu i inne różne dodatkowe atrakcje. Mamy bardzo bogatą gamę tak zwanych SKS-ów, czyli dodatkowych godzin dla naszej młodzieży, ale także chcemy poszerzać bazę. Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, mamy salę gimnastyczną, ruszyły prace nad mini stadionem przyszkolnym. Oczywiście jeszcze dużo tam trzeba i pieniędzy, i pracy, i będziemy szukać tych środków, ale chcemy stworzyć taką tutaj kompleks dla młodego człowieka, aby mógł w każdej dyscyplinie się rozwijać, bo tego często zauważamy, że z różnych przyczyn młodzież nie miała nigdy do czynienia z jakimś na przykład dyscypliną sportu wcześniej. Chcemy jakby im tą cały wachlarz tego pięknego sportu pokazać. A na koniec spotkania wybrzmiała jeszcze jedna pasja Małgorzaty. Zawsze kochała dźwięki saksofonu, dlatego od 2 lat uczy się na nim grać, bo nigdy nie jest za późno na realizację marzeń. Wczoraj już naprawdę ciepło, a dziś powiało chłodem. Choć temperatury są coraz wyższe, słońce coraz częściej pojawia się na niebie. Ale w marcu, jak w garncu, pogoda jest nieprzewidywalna. Jak będzie w Kaliszu w najbliższych dniach? Dziś wieczorem na termometrach 0 stopni. Odczuwalny będzie delikatny wiatr. W nocy 1 stopień na minusie. Na niebie sporo chmur. W czwartek maksymalnie 7 stopni na plusie, na niebie sporo słońca, ale będzie odczuwalny chłód, a odpowiedzialny za niego będzie porywisty wiatr. Momentami jego prędkość osiągnie do 50 km na godzinę, w nocy na termometrach 1 stopień, wiatr już się uspokoi. W piątek rano na słupkach rtęci 1 stopień na plusie, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni, na niebie dużo słońca, ale znów we znaki da nam się porywisty wiatr z prędkością maksymalną do 50 km na godzinę. I to wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Kolejna porcja wiadomości z Kalisza i regionu w piątek spotka się z Państwem Tobiasz Krakowski. Ja dziękuję i kłaniam się nisko.